Witam serdecznie. Nasze kolejne spotkanie związane z czytaniem. Dzisiaj chcę Wam przybliżyć tekst Pani Bogusławy Tutajewicz. To jest Pani, która gościła w naszej bibliotece. Jest naszym regionalnym twórcą. Dzieci, które przychodzą tutaj do nas, już miały okazję Panią Bogusławę poznać. Mamy jednak nadzieję, że takich okazji będzie więcej. Ja dzisiaj przeczytam Wam dwa wiersze z książeczki O psach, kotach i słońcu Ole. Wierszyki dla dzieci Pani Bogusławy. Jako pierwszy przeczytam Wam wierszyk. Uwaga, uwaga. Bajka o psach lunatykach. Idą psy rządkiem w nocy. Każdy trzyma zębami drugiego za ogonek. Idą w takim porządku, że tworzą niby sznurek. Aby nie zgubić drogi i nie wzywać pomocy po księżycowej nocy. Bo jak na lunatyka przystało, każdy z nich oczy swe pozamykał. Na przodzie idzie Azor Jacka, za nim ruda Dora Pana Wacka, potem czarny Reks z podwórka, a za Reksem cała czwórka. Biały Baca, Ali As, Bella i Hart Sokół, Pana Henryczka obok z bloku. Za sokołem śmieszny Amik w czarne plamki wokół pyska, dalej groźny Wilczur Mak i z Afganistanu Chwat. Najgorzej jest z małym Ciapkiem, który chce uchwycić Łatkę, lecz Łatka nie ma ogonka, stąd Ciapek się ciągle błąka i robi nieporządek wśród idących równym rządem psiątek. Cały ten rząd zamyka wściekły Nero, bo za nim już nikt, koniec towarzystwa, zero. Więc ten Nero jest niezwykle zły. Trzymając za ogon Ciapka, cały czas pokazuje kły i bezustannie warczy niewyraźny ry, czy nikt ry, nie wie ry, że ja nazywam się Neron ry. Nie dość, że zamykam cały rząd, to jeszcze ten drobny błąd. Idą po schodach, dachach, polach, potem przez las, a wokół jest granatowo i księżycowy blask. Nagle księżyc skłonił się w pas, gwiazdce mrugającej to jest słodko i wnet z okrągłego księżyca zrobił się półksiężycowy pierożek. Aż w rządku psów poplątało się kilka nóżek, bo co innego księżyc w pełni, a co innego półksiężyc pierożek. Przypłynęła wtedy chmurka, pomachała gwiazdce z dala i z zazdrości zasłoniła księżycowego rogala. Ach, co się wtedy działo w rządku piesku? Azor aż przysiadł na ogonie i otworzył ze zdumieniem oko. Dora zaryła nosem ściółkę i wywinęła koziołka pod choinkę, potrącając po drodze Reksa, który budząc się z lunatycznej drzemki, osłupiał na widok Belki, bo obok miał być biały Baca. Tymczasem Bella, popchnięta przez Asa, wpadła w jagody, robiąc z niej drzem. Natomiast Sokół, rozglądając się wokół za Amikiem, który zaplątał się w loki z sierści sokoła, i teraz piskliwie woła: przyjacielu sokole, otrząśnij się delikatnie, może wtedy z twej sierści wypadnę. Z kolei Wilczur Mak i jego sąsiad Afgan Chwat wpadli w lisi jar, gdzie spała rdzawa wiewiórka. Przestraszeni po sobie spojrzeli, wymienili grzeczne słówka i wrócili do Łatka ze szczęśliwym Ciapkiem, który już przestał ganiać za ogonkiem. Jedynie Nero bez szwanku wyszedł z tego. Na psie koleżeństwo spojrzał uważnie, zbliżył się do Azora, naradził i przemówił poważnie. Ponieważ księżyc zamiast świecić w pełni, nie dorósł w pełni do swej nocnej roli, my, psy z klubu psiego lunatyka, musimy przerwać nasz nocny spacer nie z naszej woli i poczekać, aż przyjdzie nów i znów pełnia. Jesteśmy bowiem przeciw księżycowej swawoli. Poczekajmy więc, aż księżyc zakończy swe harce gwiazdkami i chmurką. A teraz wszyscy w zgodzie wracajmy na nasze podwórko. Widzicie, jaki zagmatwany wierszyk? To wcale nie jest takie proste, jak się okazuje, stworzyć taki sznur lunatykujących zwierząt. Jako drugi przeczytam Wam wierszyk pod tytułem Spacer. Ale to nie będzie spacer psów, ani nawet ludzi. To będzie spacer słoneczny. Raz słońce wyszło na spacer latem. Szło sobie nóżka za nóżką wolniutko. Lizało lody poziomkowe ze smakiem, aż spływały kap, kap,
po promykach cichutko. Zjadło tabliczkę czekolady miękkiej jak wosk, złotego miodu liznęło tylko dwa kęsy, potem poszło nabitą śmietanę na wprost plaży, do kawiarni o nazwie Ani Długie Rzęsy. Od tych słodyczy bardzo szybko tyło. Robiło się pękate, pysate, obszerne, swą okrągłą sylwetką się wielce martwiło. Martwiło się, martwiło, aż z tego smutku promykiem po promyku jak masło się topiło. A każdy promyk jak łezka upadał na stragan i każdy promyk złoty zamieniał się w banan. Aż z tych promyków powstały bananów kiście. Teraz rzucą się całe ich stosy, a słońce zeszczuplało. Znów biega herzo po niebie i świeci promieniście, ciesząc się swą sportową sylwetką, wprawdzie okrągłą, lecz płaską. Ale co to się stało? Na moment przygasło. Mała chmurka mu bowiem oczy przesłoniła, aby ukryć przed słońcem kuszące słodkie dania. Tort śmietankowy, sernik, jabłkową leguminę, ptysie karpatki, kantyzowaną dynię, pączki od Biklego, w czekoladzie jarzębinę. Lecz na nic to się zdało. Słońce za chmurki wyziera i myk! Z łakomstwa ponownie na spacer się wybiera. Z takiego słońca obrotu najbardziej cieszą się dzieci, amatorzy złotych promyków, które później spłyną ze słońca jak maślane krople i zamienią się znowu w żółte bananowe sople. Przy okazji tego wierszyka chcę Wam podpowiedzieć bardzo fajną zabawę, którą można się bawić także z domu. Możecie przez okienko obserwować niebo, a jak pojawi się na nim jakaś chmurka, możecie spróbować sobie wyobrazić, czym ona może być, jaki ma kształt. Spróbujcie sami. Do zobaczenia.